Francuzi odpowiadają, deklarując zaufanie na tym samym poziomie, niczym się nie różnicuje od polityków, a wielkie firmy są i koncerny traktowane trochę gorzej niż politycy i dziennikarze, ale wszystko jest na poziomie 40%. Jak jest w Polsce? W Polsce politykom ufa 20%, a dziennikarzom 70%. Dlaczego? Dlatego, że dziennikarze dystrybuują prestiż polityczny. Ale ja chodzę do kościoła. A co, czy ja mówię o kościele? Proszę pana Boga nie mieszać, on wszystkiego nie załatwi. Ja pani doktor, bo ja zawsze mam wrażenie, że ja jestem tym, jak idę do kościoła, ksiądz po prostu mówi, nie chodzą do kościoła, nie? Ale nie, właśnie, nie to jest problem, który moja żona miała. Nie, ja kiedyś, przepraszam, ja mówię o wynikach sondaży. Nie mam poczucia wspólnoty z dziennikarzami. Każdy facet odbiera rzecz osobiście. Ja panu referuję zjawisko społeczne w Polsce. Jako społeczeństwo jesteśmy ciągle nasyceni kultem niezależnego dziennikarstwa, które pomogło obalić system, w związku z tym należy mu się kredyt zaufania, a polityków traktujemy tak, jakby byli ciągle po części są twórcami stanu wojennego. Tak? Ale to jest chore, bo w sprawnie działających demokracjach ludzie wiedzą, że wielkie firmy biznesowe robią na nich biznes za pomocą reklamy, że dziennikarze są rzadko znakomici, troszkę częściej niezależni, ale generalnie są tak samo za... Trzeba wzmocnić pozycję polityków, tak. By zrobić demokrację. To bardzo słuszna diagnoza, pełna zgoda, ponieważ polityk jest zależny też od woli wyborców, czyli jest najbardziej demokratyczna relacja, a media nie są realnie zależne od woli wyborców. Są od reklamodawców. Ale proszę zobaczyć, że media, mają reklamodawców, ale, to są show takie. Ale media mają instrument, którym dystrybuują prestiż polityka, uzależniają go od siebie. Oczywiście. I tworzą chory związek między polityką. I to jest coś, z czym byśmy sobie nie poradzili. No i tyle bym powiedziała. Przepraszam, że się znowu wyłączam. Wyborcy nie potrafią egzekwować, a może nie mają narzędzi. No nie, ale ja przepraszam. Ostatni sondaż z stycznia tego roku. Polacy odpowiadają na pytanie o demokrację. Demokracja jest najlepszym z możliwych systemów mimo VAT. Inne systemy niż demokracje są głównie a są lepsze. I dla ludzi takich jak ja nie ma znaczenia, czy jest, czy nie ma demokracji. Pierwszy wariant, demokracja jest najlepsza, 35%. Trzeci wariant, nie ma to dla nas znaczenia, 31%. 20 parę woli niedemokratyczne. My żyjemy w kraju, w którym jest taki stosunek do demokracji. Jak my mamy mniejszość obywateli akceptujących demokrację, to my mamy problem, tylko może byśmy sobie to wreszcie uświadomili. O tym ja mówiłam, a nie o panu. Czy pan chodzi do kościoła? Ja wiem, ja już mam 7 lat, ja wiem, że facet wszystko powie, że bierze do siebie, myśli, że się mówi o nim, że on jest najważniejszy, ale to facet nie jest. Ale to facet.